Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wyszło przed chwileczką słoneczko, zrobiło się dosyć przyjemnie na dworze, a my od rana w kuchni robimy makaron. No i w związku z tym, że działamy przy makaronie, obiad jest taki szybki, bo nie ma czasu na zrobienie czegoś takiego, co wymaga więcej czasu. No i robimy, zaplanowaliśmy, zachciało się właściwie nam klusek z kartoflami. Stare danie, jedno garnkowe. I tak naprawdę ono pochodzi tam skąd Edziu, z Bukowska. I to on, jak przyjechał tutaj na zachód, to pierwsze co powiedział, ugotuj klusek z kartoflami. A ja mówię, a co to jest? A on mówi, dał mi telefon, mówi, dzwoń po instrukcję do mamy. No i faktycznie zadzwoniłam, wytłumaczyli, jak to zrobić. Jest szybkie, proste i dobre. Co potrzeba do tego dania? Boczek, kartofle i makaron. Wszystko w kolejności zaraz Wam pokażę. Kto z Podkarpacia, z rejonów męża, to już na pewno się oblizuje i wie, o czym mowa, a kto nie, to zaraz się również dowie. Pierwsze oczywiście zaczęłam od przygotowania makaronu, z tego względu, że już go po prostu robiliśmy. No i makaron robię na blacie kuchennym, bo jest on zdecydowanie wyższy, dostosowany do mojego wzrostu, a stół do wzrostu mamusi. I często niestety też zwracacie uwagę, że jestem pochylona, jak można w takiej pozycji robić. No nie można, dlatego robię tutaj wszystkie prace, czy makaron, czy jakie inne kuchenne wykonuję. Tu bądź na zlewie kuchennym rozkładam sobie też taki blat i mam dwie powierzchnie dosyć wysokie, dostosowane do mojego wzrostu i mogę spokojnie robić. Placki już mam rozwałkowane, troszeczkę podeschnięte. Z racji tego, że dzisiaj robiliśmy makaron, to już to mam przygotowane. Oczywiście wałkujemy maszynką. Mam do tego celu elektryczną maszynkę, która tu, w tym miejscu, wałkuje. Tu są dwa rodzaje do cięcia makaronu. Jest na właśnie taki grubszy, jak dzisiaj mi będzie potrzebny, i na nitki drobny. Ale powiem Wam uczciwie, szczerze, że ja szybciej pokroję dwa razy, nawet trzy razy, jak ta maszynka. Potrafi się troszeczkę zapychać, więc robię to ręcznie. Sama sobie kroję. Krojenie idzie dosyć szybko, jak robimy makaron. Nitki to na bieżąco. Ale jak już chcę zrobić to danie jednogarnkowe, podsuszam z tego względu, że nie muszę podsypywać tyle mąką i nie ma później tej mąki tak dużo. Kroję na paski i teraz grubość taka łazankowa. Można oczywiście kupić gotowe łazanki w sklepie, no ale po co, jak można zrobić samemu? Mamy zdrowe i wiemy przede wszystkim, co jemy. Troszeczkę wysiłku. I jest. Taki podsuszony, on się nie skleja. Gdyby był świeżutki, niestety bardzo by się sklejał. Trzeba by było podsypywać więcej mąką. No i jeżeli suszy się makaron, tak jak ja suszę, to nie ma to większego znaczenia, bo później odsieję. Ale jeżeli gotuję go na bieżąco, niestety znaczenie to ma, bo później przy gotowaniu robi się jedna klucha, jedna pulpa, taka kluszczonka się z tego wszystkiego zrobi. Makaron już mam przyszykowany, a teraz drugi składnik tego dania. Kartofelki, nasze polskie, z naszego pola, zdrowiutkie, smaczniutkie. Jakie proporcje, to już tak naprawdę musicie wyłapać sobie sami, ale ogólnie jedna część makaronu, dwie, nawet trzy części kartofli. Oczywiście trzeba je ugotować, osolić, sól, tradycyjnie kłodaska, nie inna, nasza polska. I trzeba te kartofelki ugotować do miękkości. One muszą być miękkie, takie już rozpadające się. Kartofle tam gotują się,
A w tym czasie stawiam wodę już na makaron. Wszystko trzeba w miarę tak zsynchronizować, żeby kartofle były ugotowane, makaron i usmażony boczuś. To wszystko musi być w jednym czasie, no mniej więcej w jednym czasie, nieco do minuty, nieco do sekundy. Ale jeżeli makaron ugotuje się za szybko, prędzej jak kartofle, to ostygnie. On będzie się sklejał i nie da już takiego smaku, jak ugotowany równocześnie. Już kartofle mogą się prędzej ugotować niż makaron, bo one pod przykryciem jeszcze będą gorące, zachowają tą gorącz i będą idealne. Także tutaj jest ważne, żeby makaron nie wyprzedził kartofli w gotowaniu. Odwrotnie może być, ale makaron przed kartoflami niedopuszczalne, bo to nie będzie ten smak. I pan boczuś. Trzeci ważny składnik tego dania. Nasz polski, z naszej polskiej świni jeszcze. No, chudy to on może aż taki nie jest, jaka pani taki boczek, ale jest. I tutaj ważne właśnie jest, żeby on nie był idealnie chudy, bo musi mieć troszeczkę tłuszczyku, ten tłuszczyk musi się wytopić. Dlaczego? A to za chwileczkę zobaczycie dlaczego. Teraz ten boczek trzeba pokroić w kosteczkę na drobno, nie grubą. Muszą się wytopić skwarki, ale też nie mogą one być grube. One muszą być delikatne, takie subtelne, bo później to będzie wpływało oczywiście na smak i na jakość końcową tego dania. Pokrojenie boczku nie jest jakimś tam nie wiadomo jakim wyzwaniem. Każdy to potrafi, więc rozpowiadać się zbytnio nad tym nie będę. Kiedyś boczek był w każdym domu podstawą. Jak go nie było, to było cienko, nie było czym okrasić potraw. Dzisiaj boczek jest już niestety bardzo chudy, tłuszczyku na nim praktycznie nie widać. Ludzie poszukują, poniekąd sami żeśmy doprowadzili do tego, że te boczki są tak chude, bo to się wzięło z oczekiwań klienta. Zero tłuszczu, nie może być żadnej słoninki, bo to przecież fe, fuj. Była pewnego czasu wielka nagonka na ten właśnie tłuszcz, żeby go nie używać, bo to jest szkodliwe. Mleko było też niezdrowe, jajka, masło, zaczęto promować margaryny, oleje. No oczywiście, żeśmy się niestety tym zachłysnęli, bo tutaj sami pamiętacie ze swojego doświadczenia. Zaczęto piętnować smalec, zaczęto piętnować bardzo masło i wszystko to, co takie tłuste, tłuściejsze na rzecz olejów, margaryn. Niestety czas pokazał, że oleje i margaryny to jest samo zło, nie jest w tym nic dobrego. Oczywiście, jeżeli idzie o taki dobry, prawdziwy olej, no to jak najbardziej. Ale dzisiaj dobry, prawdziwy olej znaleźć, no to graniczy z cudem. To jest jak szukanie igły w stogu siana. I wracamy do korzeni. Chcemy wrócić do tych korzeni, do tłuszczu. Chcemy znaleźć prawdziwe masło, chcemy znaleźć słoninę taką na trzy palce. Kiedyś przecież jak świnie się hodowało, to one musiały być mieć słoninę nie mniejszą jak trzy palce, bo jak podszedł tato czy dziadek, zobaczył tę słoninę, przystawił mu i było dwa palce, a nie daj Boże jeden, to była afera, jakżeś karmiła świnie, że ona nie ma słoniny. No przecież pamiętacie jak było, nie? A dzisiaj jest odwrotnie, te świnie są niestety wagowo małe, są pozbawione tłuszczu, genetycznie już tak ułożone, ukształtowane, że one tego tłuszczu nie mają. A tłuszcz naturalny jest najlepszy dla naszego organizmu i bez niego tak naprawdę nie funkcjonujemy. Oczywiście nie chodzi tutaj, żeby się najeść tego smalcu do oporu czy tego boczku, ale w małych ilościach jest to wszystko jak najbardziej nam potrzebne naszemu organizmowi. Zgadania się, kurczę, zapowietrzyłam. Taka prawda jest.
a dzisiaj zaczynamy poszukiwać takich naturalnych swoich produktów, swojego mięsa, swojego smalczyku słoniny, ale niestety nie ma, graniczy to z cudem, bo po prostu nie mamy swoich świń. Wszyscy wiemy, co się w kraju dzieje, niszczy się rolnictwo, niszczy się nasze zwierzęta na rzecz niestety zagranicznych. Kartofle już są na wpół miękkie, woda na makaron zaczyna bulgotać prawie i teraz w tym momencie stawiam boczuś, żeby on ładnie się, zaraz, który to kurek, Reniu, ten, pomyliły mi się kurki od gazu, musi się on usmażyć w jednym czasie z ugotowaniem makaronu, musi to być zsynchronizowane, bo zaraz dowiecie się dlaczego, bo. Kartofle się już ugotowały do miękkości. Boczuś pięknie wytopiony. Wytopienie boczku to już zależy tak naprawdę od Was, bo jedni lubią bardziej wytopiony na chrupko, inni bardziej na miękko. Także tu już musicie wyłapać swój smak. Makaron się gotuje. No i co? Idę odcedzać i widzimy się za chwileczkę. Kartofle ugotowane, boczuś wysmażony, makaron odcedzony i teraz trzeba te kartofle podusić tłuczkiem, nie dodaję do tego żadnej omasty, nic, tylko same czyste kartofle i do tego teraz makaron. Dlatego tak ważne było, żeby on nie był ugotowany dużo wcześniej przed kartoflami, bo kluski byłyby niestety sklejone. I do tego tłuszczyk. Teraz najważniejsze, kwintesencja tego wszystkiego, boczuś wysmażony, skwareczki i troszkę tłuszczyku, tak żeby to się tutaj ładnie skleiło. Ile tego tłuszczu, to już zależy od Waszych preferencji. Są ludzie, że lubią bardzo dużo, są ludzie, że lubią mniej, ale tutaj trzeba mieć umiarkowanie w miarę. I co? I teraz to wszystko wymieszać, nie już wydusić, tylko przemieszać. Tata uwielbia jeszcze inną wersję. Taki makaron grubo pokrojony i polany skwareczkami z boczusiu. Troszkę tłuszczyku. A reszta rodzinki właśnie wymieszane kluski z kartoflami. Wersja pierogów dla osób leniwych, które nie chcą lepić pierogów, nie mają na to czasu, można wymieszać i gotowe. Bardzo szybko, prosto i naprawdę smacznie. Można oczywiście po wierzchu posypać jeszcze koperkiem suszonym, to już kwestia jak kto lubi, z czym to jeść. Też kwestia gustu, można z mlekiem, można z surówką, można z pomidorem. U mnie jadają to tylko z mlekiem, bez posypywania koperkiem, bez dodatków surówek. Jest to najsmaczniejsze. Taki powrót dla Was do przeszłości. U nas jest to ogólnie codzienność. No i życzę Wam, żebyście wracali, odkopywali takie stare przepisy, stare dania, bo są one naprawdę bardzo dobre. Kiedyś były głównym źródłem pożywienia kartofle, makaron, mąka, a dzisiaj niestety latamy, wyszukujemy, a pod nosem możemy zrobić sobie coś tak pysznego. I życzę Wam chęci, żeby Wam się chciało zrobić coś tak prostego i pysznego. Na dzisiaj to będzie tyle. Żegnam się z Wami. No i cóż, nam życzę smacznego, Wam też życzę smacznego i do następnego.